deny this. But hey, after I clean up this mess, you, me, bottle of whiskey, couple rocket launchers, we'll make an evening of it. Come on, Sam. You know I'm more of a minigun girl. Try not to get yourself blown up out there, tough guy. Siema, tutaj Jas i zapraszam was na kolejny odcinek serii Sirusam 3 BFE. Kolejny poziom. Już siódmy, czyli mamy za sobą połowę gry, bo poziomów jest 12. Jeżeli nie liczymy oczywiście DLC, a DLC liczymy. Także spokojnie. 452 wrogów do pokonania, 9 sekretów, także na szczęście nie za dużo. Raczej nie zapomnę żadnego. Jeden sekret chyba znowu jest ekskluzywny dla wersji Fusion. No i lecimy. Tu mam od razu pierwszy sekret z tyłu. Uciekający sekret. Chyba było coś takiego w pierwszym starciu albo w drugim. Coś takiego kojarzę. Dawaj mi to. No jakaż miła niespodzianka. Żeby nie było za łatwo, co? Dobrze, niech wam będzie. No i tak, dzięki tym informacjom, które sam odnalazł w poprzednim odcinku, w tych syriańskich komnatach pod Wielką Piramidą, wiemy, że musimy znaleźć dwa generatory, które musimy odpalić, żeby uruchomić timelocka. O, kolejny potworek, ciekawy. Coś w tym jest. Kolejny interesujący przeciwnik, nowy. Zaraz się z nim zmierzymy, spokojnie. Tu jest kolejny sekret, musimy się wspiąć. I tu mamy amunicję do snajperki. Musimy szybko zebrać ten sekret. O mój Boże, ponieważ ten gość właśnie strzela w nas rakietami i ma jeszcze drugi nieprzyjemny atak. Może strzelać górą w nas bombami i może zniszczyć tutaj wszystkie struktury, przez co nie będziemy mogli znaleźć sekretu. Nie jestem pewny, ale w oryginale chyba jak ten sekret spadał, o Jezus, to już nie mogliśmy go uaktywnić, nawet jak zbierzemy tę amunicję. Nie wiem, jak jest Fusion. Dobra. Ogólnie akcja od samego początku. To już jest ten moment, w sumie od poprzedniego poziomu, kiedy faktycznie gramy w Sirius sama. Praktycznie cały czas coś się dzieje. O, jednak nie było tych irytujących przeciwników, którzy myślałem, że będą w poprzednim poziomie. Spokojnie, będą w tym poziomie. Dobra, trzeba się ciebie pozbyć. Schodzi na 3 hity z rakiet albo ze snajperki. W oryginale schodził na 5 hitów. Tutaj go trochę osłabili. No i w sumie chyba dobrze, bo faktycznie on był trochę za mocny. Ten przeciwnik, mi się wydaje. Fajnie, że go osłabili. Tak ogólnie kto to jest właśnie, bo go zabiliśmy sobie. Przyjrzyjmy sobie, nowy wróg. Dobra, jestem z powrotem, wybaczcie. Mała przerwa. Dobra, kto to jest? Składak rakietowiec. Tak się nazywasz po polsku? Scrapjack. Chyba będziemy korzystać z tej nazwy, o wiele lepsza według mnie. No, nieprzyjemne gnojki. Mają wyrzutnie rakiet. Mogą zadać sporo obrażeń, jak taką dostaniemy. No, takiej średniej klasy przeciwnik. W oryginale był zdecydowanie cięższy. Tak jak powiedziałem, 5 rakiet na niego trzeba zużyć, a tutaj tylko 3, trochę go osłabili na szczęście. Troszeczkę jest łatwiejszy do zabicia, mniej groźny. Ale tak czy siak, trzeba będzie na niego uważać. I co ciekawe, możemy go zabić w walce wręcz. Chyba największy, najcięższy przeciwnik, którego możemy zabić w walce wręcz. Ma ciekawą animację. O Boże, jeszcze wy tu jesteście? Fantastycznie. O mój Boże, nie, dobra, ostrożnie. Ostrożnie. Kurde, ten biomechanoid będzie nas ostrzeliwał z daleka. Chciałbym się go pozbyć, ale przeszkadzają nam kamikadze. Kurde, widzi mnie. Jeszcze żołnierze strzelają. Kurde, on masz taki zasięg? Nie spodziewałem się tego. Trzeba coś z nim zrobić i to szybko. Albo po prostu ukryjemy się na razie.
kurde, nie chciałbym marnować. Dobra, spróbuję. Elegancko, dostał. No, na razie wiecie, nie chcę marnować działka. Wolałbym być pewien, że trafię. Tym bardziej, że mam tylko jedną kulę. A jakiś nieszczęsny biomechanoid pewnie nią dostanie. Dobra, lecimy dalej. Przez Egipt. Szukamy, tak jak wspomniałem, dwóch generatorów, które musimy uruchomić, żeby time lock zadziałał w ogóle, żeby sam mógł się przenieść w przeszłość. A po tym, no wiemy co się dzieje. Sirius sam pierwsze starcie się zaczyna od razu. Dobra. Ilu was tu jeszcze jest? Znaczy nie ogólnie, tylko pfu, na tej arence. W tym miejscu. Bo ogólnie wrogów trochę jest, 452. Także, spokojnie. Ja kogoś tu widziałem. Chwila. Ktoś tu przechodził. Kurde, czy mi się wydawało? Nie, był tu. Ktoś właśnie. Co się chowasz? Nieładnie. Dobra, chodźmy powoli do przodu. Przebijajmy się. Karabin. Niezbędny. Kurde, ta broń jest taka dobra. Ja już wspominałem, jak go zebrałem nawet. Ona ma tyle zastosowań, na tylu mniejszych wrogów jest taka dobra. Czyściciel. Czyściciel większych fal, mniejszych wrogów. Gdzie mi tu? Strzela, przy mnie jeszcze stoi, co? Nie mogłeś nacelować na mnie z daleka? Dobra, nic tu nie potrzebuję chyba. Oho, Scrapjack idzie, słychać grubasa. Gdzie ty jesteś? Tu gdzieś. Łap. A, no właśnie, to jest jeszcze problem, że on swoimi rakietami może zniszczyć nasze. Przez to trochę dłużej musimy się z nim bić. Czy ja słyszę biomecha? Tak, słyszę biomecha. Dobra, wycofam się trochę. Tam jest za gorąco na razie. Jeszcze od tyłu mnie gnojki chcą zaatakować. Cwanie, cwanie, nie powiem. Ale ja jestem przygotowany. O Boże, widzieliście to, jak dostał rakietą? Kurde. To było dobre. Spokojnie, ja jestem przygotowany tutaj. Podoba mi się, że to wszystko jest zniszczalne. Cały ten teren można zniszczyć jakimiś rakietami czy coś. No tego pewnie się nie da zniszczyć, to jest za duże. Dobra, spokojnie można strafować i on nas nie trafi. Gorzej jak nie zwracamy na niego uwagi, to wtedy może nas fajnie poszarpać. A tego nie chcemy. Tam chyba jest... Czekajcie. Nie, tam nie ma. Myślałem, że tam jest dewastator, ale on chyba gdzieś tu jest na tym poziomie. Albo się mylę. Mi się wydaje, że on gdzieś tam jest. O! Chyba tam jest. Tak, to chyba jest dewastator. Dobra. Miam. Dobra, tutaj, tu się coś działo. O, właśnie. Dobra, wybrałeś zły atak, przyjacielu, bo teraz mogę cię zabić. Dostał? Żyje jeszcze. No właśnie, jak on ma mało zdrowia, to można walką wręcz go dobić. No ale to nie jest dobry moment teraz. Dobra, te nieszczęsne biomechy teraz, ta? Mam jeszcze jedną kulę. To zobaczymy. Spróbujemy pobawić się w kręgle ostatni raz. Podejdę trochę do ciebie. Łap. Dobra. Jeden padł, jeszcze jeden tam jest. Jeszcze Scrapjack. Chodź tu, gdzie ty jesteś? Jeszcze jeden tam jest, o mój Boże. Nie wiem, czy go zabiłem, chyba nie. Nie, na pewno nie.
Dobra. O, jak pięknie dostał Clear. No chodźcie, podejdźcie. O mój Boże, dobra, przesadziłem. Przesadziłem. Za późno wystrzeliłem. Kurde, nie zdążyłem. O Jezus, ile HP straciłem. O, w mordę. 7 HP. No jeszcze Cleary mnie atakują od tylca. Kurde, 7 HP. Jest jakiś zdrówko gdzieś? Tam jest pancerz. Zawsze coś. Pancerz. O, ładnie. O, sporo tu tego było. Super. No w sumie to za dużo zdrowia pewnie nie zbierałem, bo i tak miałem praktycznie max. Kurde, co ten Sandwail? Jakiś... Zepsute ma jakieś cienie. Fusion, co to było? Nie wiem. Dziwnie to wyglądało. Jak byłem blisko, to taki dziwaczny był. No, amunicja się kończy. Ale w sumie skończyła się do tych broni, których tak naprawdę nie powinniśmy mieć. C4. Chyba C4 też możemy zabić Scrapjacka na raz. Spróbowałbym to zrobić. O, elegancko. No, C4 jest naprawdę mocarne. Jak przyczepimy do wroga jakiegoś, no to... załatwia ich praktycznie na raz. Praktycznie każdego. Biomecha chyba nie. Do biomecha chyba 2 trzeba przyczepić. A, jeszcze jednego wroga nie ma. Bardzo trudnego do pokonania. Najcięższy przeciwnik, nie będący bossem, chyba ogólnie w całym cyklu Sirius Sama. Jeszcze się nie pojawił. Którego też uwielbiam swoją drogą, jest naprawdę genialny. Mamy Devastatora i zgadzam się z Samem. To jest prawdziwa broń. Genialna. Znowu Biomek zabił swojego? Czy mi się wydawało? Spróbujmy się pobawić. Zobaczyłbym, jak dobre jest C4 na Biomecha. Nie próbowałem jeszcze. A jak próbowałem, to dawno temu. Nie pamiętam. Kurde, ale on nie podejdzie do mnie. Tylko on dookoła sobie chodzi. O, dobra. To nie było dobre. Ogólnie nie powinienem tego robić. To nie jest dobra broń na Biomecha. C4. Kurde. A, dobra. Nie, nie ma sensu się bawić C4 z Biomechem. Naprawdę. Szkoda czasu. A jeszcze kolejny się pojawił. No tym bardziej. Arachnoid tam jest jeszcze? Jezus. No nie przelewki. Jezus, ilu was tu jest? Trochę dużo. Fuck. Co się dzieje? Kurde, arachnoidem mnie strzela jeszcze z daleka. Dobra, muszę się wycofać koniecznie. Muszę się wycofać. Bo to już nie są żarty. Że sobie testuję bronię i biegnę powoli. Oj, nie. Znaczy powoli, to w sumie biegnę. Kurde, ale mnie obił. Gdzie ty jesteś, do cholery? A, dobra. Chyba nie tu. Cleary mnie obchodzą jeszcze. Dobra, to już jest ten moment, kiedy prawdopodobnie będą się częściej zgony pojawiać. Bo już się robi ciężko, naprawdę. Widziałem tego gnoja. Dobra. 3 strzały, nie zabiłem go? Myślałem, że 3 strzały wystarczą. No to masz Devastatora. Lecimy dalej. O kurde, masakra, co tu się dzieje? Trzeba się wziąć w garść. Kto tam do mnie strzela? Jakiś żołnierzyk sobie żyje. Czy ty stoisz w miejscu cały czas? Nie wiem, nie ruszasz się. Kto
tu do mnie strzela jeszcze? A ty? Podejdę trochę. Pozbieram sobie jeszcze co mogę. Dobra, na ciebie spróbuję. Ej, na hita zabija! Kurde, nawet dużego biomecha na hita zabija T4, jak przykleję. Ej, no to genialne. Myślałem, że dwa potrzeba najwyżej. Super. Nie, ale do biomecha i tak nie będę za często podchodził z T4, nie ma sensu. Dobra, ogarnięte. 1/3 wrogów tu załatwiliśmy, no ale nie było łatwo. Przejdźmy sobie naokoło, ponieważ tu będzie sekret kolejny. Kurde, tu Sandwayne może nas zabić. O kurde, już biegnie do mnie. No nie wiem, że to może mnie zjeść. Dobra, uciekaj sam. Zdążę? Kurde, nie zdążę chyba. Nie! Zostaw mnie! Proszę! Przepraszam. Nie chciałem. To tylko sekret. Jest, udało się. Jest, wal się. Haha. Teraz taki mądry jestem, jak uciekłem. O, dobra, udało się. Pierwsza część poziomu ukończona. Co tu się działo? Kurde, snajperki też już nie mam. Szkoda. Strasznie mało do niej amunicji jest. Wszystkie sekrety zbierałem, widzieliście? Jesteśmy na którym? 7 poziomie? 7, tak? No, dokładnie. A my mieliśmy chyba 8 czy 9 sztuk amunicji tylko. Strasznie mało. Do lasera też się kończy już. Super, fantastycznie. Coś tu jeszcze będzie? Czekajcie. Chyba nie. Tu się nic nie poukrywało. Dobra, lecimy dalej. Niech będzie. Szukamy tych generatorów. Tu jest kolejny sekret przy okazji. I znowu o tej broni zapomniałem. Ta by też się sprawdziła, chyba tam. Jak zniszczymy sobie ten posok, mamy tę amunicję do minigana, fajnie. O Jezus, zablokowałem się o słup. Kurde, nie udało mi się. O Jezus, i znowu się zaczyna. No teraz będzie się częściej ten motyw pojawiał. O nie, tutaj będą ci przeciwnicy, których nienawidzę, gardzę nimi. Nawet bardziej niż helikopterami. O, ta muzyka. To jest ta muzyka, która mówi: będziesz się bawił w podziemiach z latarką, powodzenia. To jak sobie skoczymy i się odwrócimy, mamy kolejny sekret ze zdrówkiem. O Boże, są! Jak ja ich nienawidzę. Jak ja ich nie znoszę. Boże. Chwila, wróćmy sobie. Czy coś tu było jeszcze? Nie, chyba. Jak ja ich nie lubię. Będziemy musieli teraz z nimi walczyć. Są. Są. Jak oni się nazywają? Auryjski demon jaskiniowy. Nie wiem, zawsze się na nich mówiło małpy. Nie znoszę tych przeciwników. No właśnie ci przeciwnicy tak walczą, że oni biegają, przyczepiają się do ścian, najczęściej do tych słupów, i na nas skaczą. I to jest ich sposób walki. I nie znoszę z nimi walczyć. Co ja, jeszcze raz. Nie znoszę z nimi się bić. I to nawet nie chodzi o to, że te ich ataki są takie dziwne, dziwaczne. Tylko chodzi o to, że trzeba ich szukać. Patrzeć, gdzie oni są przyczepieni, czy tutaj na słupach, na ścianie. I strasznie dużo czasu na to się marnuje. Tylko po to, żeby ich przeszukać. Gdzie oni są i ich zabić. Nie znoszę z nimi walczyć. Bo to jest takie... Dobra, gdzie oni są teraz? Tutaj czy tutaj? Czy może tutaj? O, dobra, jesteś, zabiłem cię. No to teraz kolejny. Bo jak oni nas zaatakują, to wracają na ściany i co jakiś czas przez nie przeskakują. I teraz taka zabawa, gdzie oni są, nie? Czy ja się wróciłem? Chyba się wróciłem właśnie, tak jest. Także tak, nienawidzę tych wrogów.
tu byłam. Dobra, chodźmy. O, i znowu zaczyna się. O Boże. Ale oni są słabi na szczęście. Szybko można ich zabić, mają mało zdrowia. Mniej niż w oryginale. W Fusion nawet ich osłabili jeszcze bardziej. Żeby można się było z nimi szybko rozprawić. Dzięki Bogu, Crow Team. Wiecie, bo problem z tymi przeciwnikami jest taki, że każdy przeciwnik, dosłownie każdy, z jakim walczymy, to zawsze nas atakuje w taki sposób, że na nas biegnie, nie? Albo po prostu w nas strzela, ale nie ucieka przed nami. Zawsze biegnie prosto na nas, albo nas ostrzeliwuje w miejscu, czy trochę chodzi. Ale nie ucieka przed nami, jak jesteśmy blisko. Dlatego nienawidzę z nimi walczyć. No, trzeba ich szukać, a jak kogoś nie trafia, to trzeba znowu iść gdzie indziej i teraz patrzeć, gdzie on mógł być. Gdzie on przeskoczył. Kurde, nie znoszę ich. I właśnie jeszcze, żeby było mało tego, to najczęściej walczy się z nimi właśnie w takich podziemnych jaskiniach, katakumbach, gdzie praktycznie nic nie widać. O Boże, jeszcze jakiś gdzieś chyba jest. Mam cię, gnoju. Nienawidzę was. Bawcie się. Dobra, jest cisza. Jest, pokonaliśmy ich. Na razie. Na razie. Oczywiście, że to nie koniec. Kurde, gdzie mam teraz iść? Tutaj czy tutaj? Zobaczmy tutaj najpierw. No, tu nikogo nie ma ukrytego. Skrzynka! Może są jakieś unikalne przedmioty. Nie, nie, to nie ten typ gry. No dobra, może chodźmy tutaj, ale chyba i tak te drogi się złączą, mi się wydaje. Pewnie ta. Chociaż tu jest zamknięte. Tu chyba jest sekret kolejny. Ten ekskluzywny dla wersji Fusion. Dobra, jednak tamtędy trzeba było iść. Myślałem, że się złączą te przejścia, ale nie. Jednak nie. Tutaj, tutaj. Spoko. Teraz tak, tu gdzieś jest właśnie przejście do tego sekretu za chwilę. Znowu wy, Boże! Super, jeszcze tamten przeskoczył tam na dół. Jeszcze tam się jakieś zespawnowały. Po co? Po co, jak ja już tu jestem na górze? O Jezus! Może mi ktoś to powiedzieć? Po co jeszcze dali tam jakiś? Chyba, że przeskoczył sobie oczywiście. A, no i super, jak ich nie dobijemy, właśnie, to przeskakują sobie od razu gdzie indziej. Jeszcze jakiś jest, nie. Oh. Nie lubię tych wrogów, oni w ogóle nie pasują do przeciwników Sirius Sama. W ogóle inny styl walki jest z nimi. I styl, który jest bez sensu w ogóle. W ogóle nie jest w stylu Sirius Sama. Miejmy nadzieję, że w czwórce nie będzie takich wrogów. Kurde, miejmy nadzieję. A, tutaj jest ten secret, tak? Jak tutaj przechodzimy, trzeba w prawo skoczyć. I tu mamy trochę amunicji, w sumie fajnie zestakowana. O, świetna fizyka. Świetna fizyka. Mamy amunicję do Devastatora, tak jest. No, jeden magazynek aż pomieści 25 pocisków, świetnie. A, świetna broń, świetna, ale musimy z nią uważać też, jak za blisko załatwimy jakiegoś wroga, to też oberwiemy, no bo to w końcu są ładunki wybuchowe, granaty. Musimy uważać, ale teraz mamy świetną broń, żeby pokonać te helikoptery. Chyba 5 strzałów potrzebują, o ile się nie mylę. No tak, w sumie tyle samo co z rakiet. W sumie ta, jak to tam wygląda? 6 na 9 sekretów, fantastycznie. Super. Jest światłość. Dziękuję. Jeszcze więcej pocisków do Devastatora. Super. Ja się zawsze cieszę, jak zbieram amunicję do tej broni. Do minigana i do działka. Z tych zawsze się cieszę bardzo. Ups, nie wygląda to zbyt przyjemnie. Devastator.
Fajnie. Widzieliście, jeszcze przeszywa wrogów. Dwóch clearów naraz rozwaliłem. Fantastycznie. Super. Dobra. Trzy sekrety, tak jest. No nie, no czemu? Znowu. The door is locked. A czemu jest locked? A, od drugiej strony trzeba przejść. Czemu znowu wy? Nie, ale tu nie, jeszcze nie jest tak źle, przynajmniej jest jasno. Ich dobrze widać. Dobra, to powiedzmy, że tu jeszcze nie jest aż tak źle walczyć z nimi, ale w podziemiach, jak jest ciemnica, to jest jakiś koszmar. Tu jeszcze nie jest nawet tak źle. A ten co tu robi? Myślałem, że to jest, kurde, trup. A on po prostu sobie tu siedział. Coś mu z nim stało. Super, jeszcze więcej. Fantastycznie. Jezus, ilu ich tu jest? Chyba dużo. Chyba bardzo dużo. No skaczą jak małpy. Zawsze ich nazywam małpami. Gdzie tu? To nawet jest fajne. Tak z nim walczyć tutaj. Nie jest takie złe. Tylko w podziemiach to jest masakra. Przypominam. A tutaj, dobra, jeszcze przeżyję. Niech będzie. Dobra, jeszcze gdzieś. Kosmiczne małpy. W sumie nawet sam je chyba tak nazwał. Jak ta pierwsza się pojawiła. Chyba ta. Dobra, strzeliłem w trupa, bo kurde. Po tamtym teraz nie wiem, który to trup, a który nie. Jeszcze tu gdzieś są. Dobra, mam cię. Jeszcze jakiś? A, tu clear tak schodzi. Tylko jeden był? Okej. No, to jest jakieś oddzielne pomieszczenie. Chwila spokoju. Dziękuję, bo już nie mogę po prostu. Tu zamknięte, oczywiście. A wy skąd się tu wzięliście? Cleary? Fajnie, miło. O! Kurde, naciskam to E, nic się nie dzieje. Ale zdążyłem. Sam podnieś karabinek tego arachnoida. Ciekawe, jakby się z tego strzelało. Taki minigun w sumie. Dobra, lecimy dalej. Oho! Scrapjacka słyszę. Kurde. Co was tak wielu? Dobra, łap. Tak jest, dewastator. Genialna broń, uwielbiam ją. Nie wiem, czy to nie jest moja ulubiona broń w trójce. Zawsze działka albo minigun było moją ulubioną. Nie, w drugim starciu snajperka była moją ulubioną bronią. Zapomniałem. W pierwszym starciu chyba działko albo minigun. W dwójce w sumie nigdy o tym nie myślałem. Nie wiem. Też pewnie działka albo minigun, ale w trójce Devastator jest po prostu fantastyczną broją. Chyba on jest moją ulubioną. Super, kolejne cleary. Poczekaj tam na mnie, przyjacielu. Zaraz do ciebie przejdę. Dzień dobry. Dobra, na razie nie ma żadnych sekretów po drodze. Na samym końcu będą. Będzie taka wielka, otwarta przestrzeń znowu. I tam będą trzy sekrety. O, zaraz potnę w sumie. Ten poziom. Też dwa odcinki się zrobi, bo ten poziom też jest długi. Ogólnie długie są te poziomy, tylko nie te pierwsze. Trzy albo cztery. Później już są długie. O, fantastycznie. No, trochę tak. Tym bardziej, że wyjąłem Devastatora. Nie chciałbym być na waszym miejscu, jak Sirius sama Devastatora.
Fantastycznie. Dobra, wszystko? Chyba tak. Długie pomieszczenia. Dzień dobry, witam pana. Miło pana pożegnać. O, to już ten moment jest. W sumie od początku tego poziomu, już w tamtym. Kiedy bardzo fajnie się gra w Sir sama. Już się rozkręcił, już się rozkręcił. Znamy praktycznie każdego przeciwnika. Jeszcze jednego chyba nie poznaliśmy. Także już się rozkręcili, wrogowie, mental się rozkręcił. Dobra, wiecie co? To jest chyba bardzo dobry moment, żeby ukończyć ten odcinek. Będziemy sobie kontynuować w kolejnym. Szukamy chyba pierwszego generatora dalej, tak. Uruchomić trzeba. A jak na razie, to by było na tyle. Siema!